Jezus odchodził na miejsca pustynne i modlił się. Siostry i bracia, takie słowa często słyszymy, widzimy w Ewangelii. Pójdźmy za Jezusem. Pójdźmy, aby się z Nim modlić. Zapraszam was wszystkich do szczególnej podróży. Podróży w głąb ludzkiego ducha. Podróży, którą możemy nazwać modlitwą. Modlitwa w ciszy. Jezus odchodził na miejsca pustynne i On zaprasza ciebie i mnie dzisiaj i każdego dnia, abyśmy z Nim poszli na pustynię. Oczywiście tę przysłowiową pustynię. Każdy ją może zrobić w swoim życiu. Jezus odchodził albo wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, albo też wieczorem. Całą noc nieraz spędził na modlitwie do Ojca. A podczas pobytu na pustyni aż przez 40 dni był tam wobec swojego Ojca. Można zapytać się, co on tam robił? 40 dni przebywania na pustyni. No oczywiście mamy napisane w Ewangelii, że on pościł. Pewnie zastanawiał się nad całymi tymi wydarzeniami, które miały się rozpocząć, nad przyszłymi latami. Oczywiście też był na koniec kuszony przez szatana. To wiemy z Ewangelii. Ale co może robić człowiek przez 40 dni na pustyni? Jezus, co on tam robił? Wydaje się, że on po prostu tam był. Był dla Ojca, cały dla Niego. Był z Nim. I to była jego modlitwa. On się wsłuchiwał w to, co Ojciec miał mu do powiedzenia. Być może jeszcze raz konsultował cały plan zbawienia ze swoim Ojcem. I jakby już wtedy mówił to, co potem powtórzył w Ogrodzie: nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. Otwierał się cały na wolę Ojca, na Jego działanie, na działanie Ducha Świętego. I to była modlitwa Jezusa. Jezus na pustyni. Jezus jest naszym wzorem. Potem, kiedy wracał z tej pustyni, apostołowie prosili: Panie, naucz nas modlić się. I my dzisiaj, tak jak właśnie ci uczniowie, przychodzimy do Jezusa i prosimy: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Ty modliłeś się. Święty Maksym Wyznawca, jeden z ojców Kościoła, powiedział, że Jezus Chrystus jest modelem naszego człowieczeństwa. I można powiedzieć na bazie tych słów, że Jezus Chrystus jest także modelem naszej modlitwy. W jaki sposób On się modlił, my powinniśmy także modlić się do Ojca. Jezus mówi jedno bardzo kluczowe zdanie w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 6. Ty, jeżeli chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, da się Tobie. Jakże mocne zdanie. Jedno. Wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi. Co to znaczy? Po pierwsze, to słowo izdebka no nie jest zbyt szczęśliwie użyte w tym miejscu, bo ono oddaje greckie słowo tameion. A tameion to była alkowa. To była jakby sypialnia małżonków. To był pokój w starożytności, w domu żydowskim, do którego nikt nie miał wstępu, nawet dzieci, a tym bardziej jacyś goście, krewni. Nie, nikomu nie wolno było tam wchodzić, bo to było miejsce dla małżonków i tylko dla nich. I to był właśnie tameion. I kiedy Jezus zaprasza cię, wejdź do tego tameionu, to znaczy wejdź do tego pokoju, do tej przestrzeni, gdzie ja chcę sobie siebie dać Tobie. Ojciec Twój, który widzi Cię w ukryciu, On się Tobie da. Tutaj jest też przetłumaczone, że On odda Tobie. Tak,
Ale można też przetłumaczyć, i to jest drugie znaczenie tego słowa, On się Tobie da. On da Ci Ducha Świętego. On się da Tobie poznać. Będziesz coraz bliżej samego Boga. On chce się Tobie dać, tak jak mąż i żona oddają się w tym akcie zjednoczenia małżeńskiego. Modlitwa to jest pójście do zjednoczenia z Chrystusem. I dlatego Jezus Cię zaprasza do takiej formy modlitwy. Modlitwa to nie jest odmawianie wielu słów. Takżeśmy tę modlitwę ograniczyli do naszych słów, ale to jest przede wszystkim przebywanie z Bogiem, bycie dla Niego. I dzisiaj Ty i ja możemy uczynić swój tameion, swoją taką izdebkę, czy też pustynię, tam gdzie żyjemy. I czym jest ten tameion dla nas, ludzi XXI wieku? Po pierwsze, to jest czas, który dajemy Bogu. Każdego dnia Jezus zaprasza Cię, abyś dał czy dała Mu określoną ilość czasu. Niezbyt krótką. Jezus mówi, nawet jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. No, to by było idealnie, gdybyśmy każdego dnia dali Bogu tę jedną godzinę. I to jest możliwe. Pomyślicie, że to jest absolutnie nierealne. Nie, to jest możliwe. Ale no, może nie trzeba zaczynać od całej godziny. Jeżeli ktoś da pół godziny Jezusowi, tak w ciszy, sam na sam z Nim, to jest coś niezwykle pięknego. Przez pół godziny jesteś cała dla Niego. To jest ten czas, który jest poza czasem. Wchodzisz w jakiś inny świat, wchodzisz jakby w wieczność, w przecione Królestwa Bożego i przebywasz w tym Królestwie Niebieskim, już tu będąc na ziemi przez te pół godziny. Chłoniesz całego Boga. Kiedy to czynić? No, to zależy od też programu, stylu życia, od Twojej pracy, od Twoich studiów. Najlepiej czynić to rano. Wstać wcześniej, przed domownikami i przez te pół godziny, pierwsze pół godziny dnia być przede wszystkim dla Boga. Może jeżeli ktoś wstaje bardzo wcześnie do pracy, czy też dojeżdża do tej pracy i nie ma za bardzo czasu rano, no to może zaraz po południu gdzieś, zanim wróci do domu. Może nie za późno, modlitwa wieczorem, no może tak jakoś naturalnie, spontanicznie przejść w sen. Więc żeby tego uniknąć, nie odkładajmy tego zbyt późno. Znajdźmy ten czas i inne zajęcia dopasujmy do czasu modlitwy. A zatem ta izdebka, ten tameion, to jest najpierw czas. Pomyślmy, kiedy możemy ten czas wygospodarować, żeby był tylko dla Boga. Może trzeba zrezygnować z różnych niepotrzebnych zajęć, z przeglądania internetu, oglądania różnych reklam, z takiego surfowania po witrynach internetowych, ciągłego patrzenia do komórki. Jeżeli oczyścimy trochę to nasze życie z takich śmieci, na które tracimy wiele czasu, no to wtedy okaże się, że mamy czas dla Boga, bo zawsze mamy czas na to, co dla nas jest ważne. Jeżeli modlitwa jest dla nas ważna, to znajdziemy dla niej czas. Po drugie, modlitwa to jest także przestrzeń. To znaczy, trzeba znaleźć sobie miejsce, tak jak Jezus szukał tego miejsca, czasem to była pustynia, czasem brzeg Jeziora Galilejskiego, czasem jakieś zagłębienie skalne, może jakaś grota, ogród oliwny. Jezus był, jak to mówią Anglicy, flexible, to znaczy
On dostosowywał ten czas i to miejsce modlitwy do zewnętrznych zajęć, ale to, co było istotne, tej modlitwy nigdy nie opuszczał. My też powinniśmy zaplanować trochę miejsce naszej modlitwy. Mogę tak powiedzieć, no, z własnego doświadczenia trochę, że najlepszym miejscem modlitwy, tam gdzie człowiek zawsze może być spokojny, to jest właśnie własny pokój. Tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie pracujesz, możesz gdzieś na stoliku wygospodarować małą przestrzeń, położyć tam ikonę, zapalić świecy, otworzyć Pismo Święte i już masz tę przestrzeń. Przecież Bóg jest wszędzie. On jest także twoim domownikiem. On tam mieszka. Zamykasz drzwi swojego pokoju i zaczynasz modlitwę. Może to też być kościół, oczywiście, aczkolwiek niestety nieraz kościoły są zamknięte, albo też często spotyka się taką sytuację, że ludzie modlą się na głos, odmawiają różańce, koronki, no i wtedy ta modlitwa w ciszy jest niemożliwa. No więc w kościele nie zawsze można znaleźć tę przestrzeń modlitwy. Może to być jakaś kaplica. Bardzo dobrym miejscem są chociażby te kaplice szpitalne, gdzie mało ludzi przychodzi, gdzie właściwie nikt z zewnątrz tam nie przychodzi, aby coś na głos odmawiać. Może to być przed pracą, czy też po pracy. Jest miejsce i możesz tam zanurzyć się w Bogu. A zatem modlitwa w tym tameionie to jest jakaś czasoprzestrzeń dla Boga. I to wymaga jakiejś organizacji. Modlitwa w ciszy wymaga pewnych warunków wewnętrznych. I teraz wchodzisz do tych warunków. Powiedzmy, zaczynasz tę modlitwę. I ważne po prostu, żebyś tam pozostał, żebyś był, żebyś pozostała, żebyś była, żebyś nie wychodziła. Nawet jeżeli będzie ci się wydawać, że nic się nie dzieje, to nie jest prawda. Ty dajesz warunki, żeby Duch Święty ciebie przemieniał. I Bóg nad tobą pracuje. On cię przemienia. Wylewa dary Ducha Świętego. Sama ta obecność jest dla Niego najważniejsza, że Ty dałeś Mu, czy dałaś Mu ten czas. To jest coś niezwykle pięknego dla Boga. Jest taki piękny cytat: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto otworzy mi te drzwi, wejdę do Niego i będę w Nim i z Nim przebywał. Właśnie. Otwórz te drzwi dla Jezusa, a potem zamknij drzwi tego tameionu i bądź z Nim sam na sam. Tak jak mąż ze swoją żoną w akcie miłości. Na koniec przeczytam jeszcze takie słowa mistrza Eckharta, który w jednym ze swoich kazań powiedział tak. Jezus mówi: nie troszcie się o nic. Pan jest blisko, tuż przy was, to znaczy w głębi nas, kiedy znajduje nas w domu, kiedy dusza nie poszła na spacer z pięcioma zmysłami. Dusza powinna być u siebie w tym, co ma najgłębszego, najwznioślejszego i najczystszego oraz trwać w każdym czasie wewnątrz, bez wyglądania na zewnątrz. Tam Bóg jest blisko. Bóg jest tuż. Zapraszam was do wysłuchania poszczególnych odcinków, rozważań na temat modlitwy w ciszy. W jaki sposób być z Bogiem sam na sam, w ciszy, bez słów, w tym akcie całkowitego oddania się Jemu przez te pół godziny każdego dnia, a może nawet i dłużej. Być dla Boga.